Siemano, tutaj Zakolników TV otwiera bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach. A dzisiaj sobie pogadamy o kolejnych shipach Totale po raz będą dzisiaj trochę takie bardziej, można powiedzieć, jedne kanoniczne, drugie mniej kanoniczne. Zwał jak zwał. Najpierw, na pierwsze okie oczywiście będzie Cortex Gwen. Dokładnie ten ship, jak sami pamiętacie w Plejadzie Gwiazd. Był moment, gdzie byłem przyjaciółkami, to samo wtedy po raz w trasie i szczerze, można powiedzieć, jak ja to widzę. Gwen i Courtney jako przyjaciółki, jako powiedzmy nawet i para, wiem, haha, beka, hahaha, zaraz będzie wiadomo co, memy. Szczerze, nie wypadałoby to tak źle, jeśli wiecie, byłaby taka normalna, zwykła przyjaźń, a u nich to niestety tak nie wyglądało, bo najpierw się one żarły, wyzywały się. Bo wiadomo, ta jest ty, można powiedzieć, bo Gwen, wiadomo, podrywaczka chłopaków, bla bla bla, że Courtney podrywała, znaczy, że Gwen podrywała Duncana na Courtney i tak dalej, wiadomo jaka była fabuła w tutaj po raz w trasie, oczywiście to była wielka awantura, wiadomo, słusznie, nie słusznie po jednej czy drugiej stronie, nieważne, ważne, liczy się tutaj kontekst, można powiedzieć, całości, tak jakby wydarzeń. Patrząc na to, jakby ten ship funkcjonował, jeśli byłby w cudzysłowie kontynuowany, szczerze, dla mnie byłoby to zbyt takie, można powiedzieć, słodkie, przejaskrawione, znaczy przejaskrawione, takie przesłodzone, takie słabe dosyć by to było, naprawdę jest to jeden z tych shipów, który nie chciałbym, żeby w ogóle wracał, o ile to jeszcze można było w ogóle shipę nazwać z serialu, chociaż dobra, są, można powiedzieć, przesłanki, że można nazwać shipę, bo naprawdę one było widać, że czują do siebie w pewnym momencie mięte, było widać, to zdarzyło się pomiędzy sobą. Jak można powiedzieć, kłóciły się o Duncana, to było naprawdę całkiem spoko. Więc tutaj ja bym dał szansę temu shipowi, ale nie, to, ale nie w ten sposób, jak to było przedstawione w Plejadzie Gwiazd, gdzie było wszystko przesłodzone do pożygu. W pewnym momencie mi się to kompletnie nie podobało. Słabo to zostało moim zdaniem napisane, a potem wiecie, nagle znowu kłótnia, bo Courtney miała plany, którego uczestnika w danym momencie wywalić i te plany oczywiście przedstawił nam, jak sami wiecie, mal. Więc tutaj jakbym ten, można powiedzieć, ocenił ten ship? Aja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 j
5,5 na 10. Średni ship, nie podobał mi się. Były momenty, gdzie nawet było spoko, ale nic ponadto. Po prostu taki ship, żeby był. Ja bardziej nie wiem, jakoś tak się przyzwyczają, że one są wrogie do siebie albo obojętne i jakoś tak mi to bardziej, wiecie, pasowało, bo tam wiadomo, jakieś wielkie przyjaźni pomiędzy sobą nie miały na wyspie totalnej porażki, potem się tak bardziej zaprzyjaźniły. W sensie nawet była ta przyjaźń, ale nie było to jakiejś wielkiej tej, można powiedzieć, przyjaźni, ale wiecie, tak to mniej więcej to wszystko wyglądało poniekąd, jakby to można inaczej nazwać. Następny shipy będzie Alejandro X Sierra, dokładnie tak, Alejandro X Sierra, i powiem wam szczerze, ten ship nie wiem, czy w ogóle miałby sens. Moim zdaniem ten ship był taki trochę dziwny ship, bo w sumie tutaj mam wielką walkę totalnej porażki, wielką walkę uniwersum tegoż. Tutaj mamy wielkiego, można powiedzieć, manipulanta, stratega Alejandro, który potrafił wodzić kobiety raz za razem, jedną za drugą, i szczerze, jakby on tak z Sierną był, to byłoby dosyć ciekawe, bo byłyby dwa różne światy. Myślę, że ciekawe wątki fabularne by może nastały, być może, kto wie, może bym, kurde, ja się nawet cieszę, że takowe coś istnieje. Na pewno nie narzekałbym, aczkolwiek patrząc na to, jakby to było przedstawione, czy miałoby to jak najbardziej sens, jeśli byłoby takie coś kanoniczne? Nie, bo powiedzmy sobie szczerze, ona zapatrzona, wiadomo, w tego Gotiego, więc tutaj by to na pewno nie wypaliło. Mojej, można powiedzieć, skromnej opinii, ale jako taki jednorazowy wybryk przez fanów, no to byłoby, no to było, to jest dobre. Wiadomo, te shipy można mieszać, tutaj bardziej, wiadomo, na własną rękę kombinowałem z tymi shipami i powiem wam, że no ciekawe typy powychodziły, nie powiem, że nie. I teraz tutaj bym tutaj ocenił to na jakieś 7 na 10, jeśli by to wypaliło, byłoby naprawdę, może by się mogło nawet zdarzyć dosyć ciekawe wątki fabularne. Przynajmniej ja mam takie przeczucie, że miałoby to jak najbardziej oczywiście sens.
Ciekawe, czy twórcy coś takiego, nie wiem, kiedyś wezmą do serca i może zrobią coś podobnego. Miejmy nadzieję, że tak. Następny ship, Kortnik Scotty. Ja pierdzielę, co ja żem wymyślił, kurde. Ja to jestem dopiero artysta, malarz. Powiem wam szczerze, tutaj nie miałoby to pewnie kompletnie sensu, bo tato wiadomo, zapatrzała w prawniku, bla bla bla, wojna z Kortni, znaczy wojna nie z Kortni, tylko oczywiście Kortni z Ankanem wojuje, z Głem wojuje, bla 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 bla. Tego idę, tego typu rzeczy. Więc jakby ona miała zająć takie miejsce, serce się Kortni zająć miejsce takiej Sierry obok Kortiego. Szczerze, kurwa, nie miałoby to naprawdę sensu. Wątki były takie pewnie przedziwne, w ogóle nie wiem, czy dałoby się to w ogóle oglądać. Myślę, że byłoby to takie pomieszanie z poplątaniem. Naprawdę, ja uważam, że to byłby chory ship. Aczkolwiek uważam, że i bardziej chory ship, tym uważam, że lepszy. Aczkolwiek, czy w tym przypadku miesza ze sobą dwie różne postacie, która, można powiedzieć, jeden w ogóle nie chciał mieć tak naprawdę wspólnego na przykład z Sierrą, a Kortnia na przykład nie chciała nic wspólnego na przykład potem z Gwen przez pewien dłuższy okres czasu. I potem dawać takiej postaci typu Kortni i Kortni razem? Ciekawy zabieg by był, bo wiadomo, no jakby to można powiedzieć, bo sami wiecie, Kortni strasznie Gwen wielby, wręcz zakochany była, wiadomo, Kortni była taka źle do niej nastawiona, natomiast Sierra strasznie za Kortni była, więc ciekawy ship by był, więc tutaj może chory ship, głupi totalnie, ale chciałbym takie coś ujrzeć, mimo że to kompletnie nie ma całkowicie sensu, pomieszanie z poplątaniem i można powiedzieć, im dalej w lasy pewnie byłyby gorsze wątki, ale dobra, od biedy dałbym tą 8, co nie? 8 na 10 i ostatni ship na ten odcinek, Lightning X Cameron. Dosłownie, kurwa, best friends, przecież jak sami pamiętacie, byli, można powiedzieć, największymi wrogami tego sezonu i to dosłownie praktycznie, no. Potem, pod sam koniec sezonu, byli największymi tak naprawdę wrogami z czwartego sezonu, czyli z Zemsty Wyspy. Każdy dobrze pamięta, co się działo w ostatnich kilku odcinkach. Patrząc na to, jakby oni zostali przyjaciółmi, kurwa, to byłoby dobre, to byłoby ciekawe do obejrzenia. Taki, można powiedzieć, taki osiłek i taki, wiecie, mózg, którzy ze sobą współpracują, a nawet mają jakąś większą relację. Ja bym obejrzał, ja bym się cieszył, jakby takie coś powstało. Jak najbardziej tak, ja bym na pewno był oczywiście z tego powodu zadowolony, śledziłbym to regularnie, jak się te odcinki na pewno rozwijają, więc temu shipowi dałbym 9 na 10, bo ogólnie wypada najlepiej z tych wszystkich, które tutaj przedstawiłem w mojej opinii. A teraz wy, moi kochani, jacy wy macie typy, jakie macie wy typy, napiszcie mi w komentarzach, ja chętnie się dowiem i może nawet i powstanie, nie wiem, trzeci tego typu materiał, bo mówię, nawet fajnie mi się to prowadzi, fajnie mi się to komentuje. Więc jestem z Zakolników, trzymajcie się i miłego, do następnego, cześć!